Poranna Rozmowa, Radia Opole. Witam Państwa, Aneta skomorowska Kop, Zawitam także mojego gościa Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski. Dzień dobry panie wojewodo. Dzień dobry Państwu. Jutro w Katowicach będzie gościł prezydent Andrzej Duda. Będzie uroczyści i oficjalnie podpisywał ustawę o nowym święcie, Narodowym Dniu Powstań Śląskich. No tak, finalizacja tego wszystkiego, o czym mówiliśmy już od dobrego Miesiąca, a te środowiska patriotyczne, które zabiegały o to, żeby ażeby uczynić, ustanowić taki Dzień Narodowy Dzień Powstań Śląskich, to, jest, to są zabiegi kilkudziesięcioleci. Tak de facto jeszcze pamiętam, jak dane mi było być posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Mówiliśmy wtedy jako klub opozycyjny o tym, żeby ażeby uczynić takie, takie święto. No tak się złożyło, że około miesiąca temu miałem wielki zaszczyt i przyjemność towarzyszyć Panu Prezydentowi przy podpisywaniu projektu uchwały ustanawiającej Narodowy Dzień Powstań Śląskich. No, ścieżka legislacyjna sejmowa była tutaj bardzo szybka przytłaczającą większością głosów mhm. Sejm, bo przypomnę, legislacja jest taka, że pan prezydent składa projekt uchwały do Sejmu, Sejm podejmuje bądź nie taką uchwałę, w tym przypadku podjął taką uchwałę przytłaczającą większością głosów i to wraca do pana prezydenta ten, ten projekt celem złożenia podpisu. I to się właśnie wydarzy no jutro? W i to w się właśnie tak. wydarzy jutro, czyli jutro będziemy mogli powiedzieć, że mamy. Jeżeli pan prezydent złoży podpis, że mamy Narodowy Dzień Powstań Śląskich i to bardzo ważne, że pan prezydent składa ten podpis właśnie na Śląsku, w Katowicach. Szkoda, że nie na Opolszczyźnie. Ale będzie na Opolszczyźnie. Z tego co wiemy, prawdopodobnie pan prezydent zaszczyci nasze województwo również w dniu jutrzejszym. Czekamy jeszcze na potwierdzenie tego zdarzenia. Ostateczne będzie prawdopodobnie na terenie powiatu Oleskiego. W związku z tym, również element opolszczyzny znajdzie się, mam nadzieję, w tym jutrzejszym dniu wyjeździe pana prezydenta, natomiast to podpisanie no to jest wielkie wydarzenie, bo to jest właściwie spełnienie tych oczekiwań środowisk patriotycznych, wielu potomków powstańców śląskich, bo przecież pani Nabzyk-Kaczmarek, pozdrawiam przy okazji bardzo serdecznie, no jest córką powstańcą, powstańców, w związku z tym to, to wielkie wydarzenie mamy wiele miejsc pamięci powstań śląskich, powstańców wiele, spoczywa w Ziemi y, opolskiej uświęcone krwią choćby powstańców pierwszego, drugiego, a zwłaszcza trzeciego powstania śląskiego, nasza góra świętej Anny, no to już jedno wielkie miejsce pamięci i dobrze się dzieje, że. Że ten dzień wreszcie zostanie ustanowiony, i przy okazji zapraszam wszystkich tych, którzy już chcą świętować pierwszy, pierwsze obchody tego właśnie święta, dnia Narodowego Dnia Powstań Śląskich na górę świętej Anny, bo dokładnie 20, tak jak Pan Prezydent podpisał tą. Uchwałę o ustanowieniu święta 20 organizujemy pierwsze obchody. Wszystkich mieszkańców województwa opolskiego zapraszam w związku z tym na pierwsze obchody na Górę Świętej Anny. 20 czerwca. A przyzwyczailiśmy się trochę do tego, że na Górze Świętej Anny świętujemy rocznicy kolejne powstań śląskich w maju, na początku maja, 2 tak, maja. Tak, tak. Świętujemy to. 2 maja to, nie będziemy to, świętować. To Musimy się przestawić. będziemy to świętować, im więcej celebrujemy powstania śląskie. Tym więcej, tym bardziej zapada to w pamięć zwłaszcza młodego pokolenia i moim zdaniem to jest bardzo ważne przedsięwzięcie, to ten 20 czerwca, dzień, w którym generał Szeptycki wjechał do Katowic i to jest bardzo ważne wydarzenie, kolejne wydarzenie, którego celem jest niesienie, utrwalanie pamięci o powstaniach śląskich, bo nie tylko powstanie wielkopolskie było ważne, my nie jesteśmy tutaj w niczym gorsi od Wielkopolan i dlatego mamy też swoje święto, Narodowy Dzień Powstań Śląskich, i będziemy to święto bardzo, bardzo mocno celebrować. Ja zresztą również na 20 zapraszam już dzisiaj wszystkich Państwa, którzy nas słuchają, żebyśmy wspólnie to, tą pierwszą, pierwsze obchody uczcili. Panie Wojewodo, dokładnie tydzień temu premier Mateusz Morawiecki ogłosił, ile pieniędzy z polskiego ładu otrzymał Polszczyzna. 705 no to jest kwota naprawdę ogromna, 705 miliardów złotych. Tak, to jest 705... Jest jakaś gmina, która nie otrzymała żadnego dofinansowania. Nie ma takich gmin na terenie województwa opolskiego. 705 milionów złotych to jest kwota naprawdę historyczna. Takich pieniędzy województwo opolskie nie dostało. De facto nigdy. Nawet w czasie mm, wielkiego spiętrzenia inwestycji, yy, zwłaszcza po powodziowych na terenie województwa opolskiego, yy, przypomina, przypominają sobie państwo albo część z państwa, bo choćby plan Widzyka tak zwany, który był po 1997 roku realizowany, mm. kiedy likwidowaliśmy skutki powodzi, no to nawet wówczas... Nie dotarły na, Opolszczyz na Opolszczyznę takie środki finansowe, takie kwoty w tak krótkim okresie czasu. Bo tak de facto pamiętajmy o tym, że ten, te środki finansowe to, jest, to są środki, które będą wydatkowane w takim przedziale najdłuższym pięciu lat. A tak de facto one, pierwsze te środki w pierwszej edycji Polskiego Ładu, one trafiły do gmin. Bo już realizowane są te inwestycje w ubiegłym roku w pierwszej edycji polskiego ładu było to 497 milionów złoty, no i teraz 705 milionów złoty, czyli praktycznie dwa razy tyle co w tej pierwszej edycji. W sumie, proszę państwa, jak się to podliczy, to to daje kwotę ponad miliarda 200 milionów złotych. To, to naprawdę są środki gigantyczne. A cały czas musimy pamiętać o tym że oprócz tych pieniędzy wydawanych w ramach Polskiego Ładu, cały czas realizowane są inwestycje w innych programach rządowych, bo to nie jest tak, że my dostajemy czy dostaliśmy miliard, 202 miliony, a na przykład nie ma już realizowanych programów na drogi, na infrastrukturę, na gminy pgr na bezpieczne przejścia dla pieszych, na dopłaty do przewozów PKS. Na choćby kolej, na y, Odrę i infrastrukturę rzeczną, to wszystko jest, 100 obwodnic też, to nie są tak, żeby. Bo ja niejednokrotnie mam pytanie, Panie wojewodo, no to to jest te miliard 202 miliony, to jest w ramach tych wszystkich inwestycji, a ja mówię nie, nie, nie. Na kolej to jest dodatkowo miliard złotych, na linie kolejowe rewitalizację, budowę, odbudowę, przebudowę, rozbudowę linii kolejowych jest dodatkowo na Opolszczyznę dedykowany prawie miliard złotych. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład poza Polskim Ładem znajduje się ta linia kolejowa, co do której niestety jeszcze dyskutujemy, obyśmy jak najkrócej dyskutowali, ta, czyli z Raciborza przez mhm. Racławice, Śląskie do Nysy. Oby, obyśmy się za długo nie zastanawiali. To jest znowu 450 milionów, tylko tutaj nie będzie Tam jest kwestia jest skład wkładu własny. własnego samorządów i na to samorządów. No i właśnie. Wkład tylko, im, y, procentowo tylko ja, niewielki, ale w złotówkach bardzo ja dużo. Ja wiem, tylko my znowu sobie zastanawiamy się nad czymś takim, czy wziąć te pieniądze. Panie redaktor, to wygląda mniej więcej tak. Na stole leży 450 milionów. Jeżeli dołożymy wspólnymi siłami do tego 80 milionów, to weźmiemy te 450. Jeżeli nie dołożymy te, 400, te, te 80 milionów, no to niestety inne województwo będzie się cieszyło z tych 450 milionów. Dla mnie A można w jakiś sposób pomóc tym gminom, żeby wkład własny to. Będziemy 80 się nad tym milionów. zastanawiali. Będziemy się nad tym zastanawiali. Ja myślę, że taką, takimi wspólnymi siłami gmin, powiatów, tych gmin i tych powiatów, których ta linia będzie dotyczyła też samorządu województwa opolskiego. Ale ja też nie mówię i nie ustawiam się tu bokiem oni plecami, broń Boże, do tego, żeby w jakikolwiek sposób pozyskać środki z administracji rządowej. Możliwe, że uda nam się tą, aczkolwiek te 450 to są właśnie, właśnie środki rząd. rządowe, prawda? A wie, ale będziemy robić wszystko, żeby te pieniądze leżące tutaj na stole, mhm. w dużym stole w województwie opolskim nie oddawać tych, bo każda złotówka tutaj zainwestowana to jest wartość dodana w województwie opolskim. W związku z tym, no odra My kolejne, kolejne budowle hydrotechniczne, wały przeciwpowodziowe. No ostatnio ten wał wykonany choćby w Kędzierzynie Koźlu był wiceprezes Wód Polskich, który był inwestorem tej inwestycji. No gigantyczne środki, które poszły na Odrę, to jest dodatkowe, gdzieś około 500-600 milionów złotych. Czyli ten miliard 202 to jest kwota dodatkowa, to jakby bonus dla województwa opolskiego, oby tylko samorządom terytorialnym udało się wszystkim zrealizować te zaplanowane inwestycje, bo to jest w tej chwili najważniejsze chyba, najważniejsza sprawa, żeby ten drobny wkład, bo to są też środki, które przeznaczane są przez rząd w tej puli 95% maksymalnie dopłat, a 80% minimalnie dopłat, czyli samorząd będzie musiał mieć tu wkład własny od 20% środków własnych do 5% środków własnych na tego typu inwestycje, mam nadzieję, Mam nadzieję, graniczącą z pewnością, bo żaden z samorządów nie zgłasza w tej chwili jakiś tam uwag i ograniczeń w tym względzie. Wszystkie raczej się cieszą, no w końcu one wnioskowały o te środki finansowe, yy, na, na rzeczy bardzo potrzebne od dziesięcioleci. No szpital, w, choćby wymienię szpital w Krapkowicach, stadion Poloninysa, mhm. stadion w Prudniku. To są inwestycje, powiem tak nieskromnie, inwestycje marzenia, bo o, o, tych, o, o tych inwestycjach samorząd, na te inwestycje samorządy nie było stać. Po prostu samodzielnie nie były w stanie zrealizować tych inwestycji. Patrzę na, na choćby na stadion Polonii Nysa, a z udziałem środków rządowych, tym przeważającym udziałem środków rządowych, te inwestycje oczekiwane od dziesięcioleci wreszcie będą mogły być na Opolszczyźnie zrealizowane. Mówił Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski, ale to nie jest koniec naszej rozmowy. Ja Państwa zapraszam na radio opole.pl. Tam jeszcze parę słów o tym, co aktualnie dzieje się w regionie. Zapraszam już teraz. Panie wojewodo, wspomniał pan o obwodnicach, czy y, kolejne obwodnice będą powstawały, bo na przykład dobiega końca powoli, budowa obwodnicy w Kędzierzynie-Koźlu, 5 czy 6 sze miesięcy tam hmm. w Kędzierzynie-Olesno, co dalej? No, wpisaliśmy się mocno. W województwo opolskie wpisało się bardzo mocno w ten program Stu Obwodnic, rządowy program Stu Obwodnic. W tej chwili, biorąc pod uwagę i te inwestycje drogowe z rządowego programu rozwoju dróg i Stu Obwodnic, zmieniły wizerunek naszego województwa na, na jeden wielki plac budowy, bo niektórzy kierowcy trochę się denerwują, złoszczą tym, że są pewne utrudnienia. Sam wracając z Gorzowa Śląskiego natknąłem się na takie unie, niedogodności, ale to są chwilowe niedogodności, no tak jak to zwykle bywa. Jeżeli realizujemy duże inwestycje, no to, 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 to są pewne trudności w komunikacji, no ale za chwilę, za miesiąc, dwa, trzy, pięć, za pół roku te niedogodności mm. znikną na rzecz udogodnień i to takich, których województwo opolskie nie widziało. W tej chwili mamy taką sytuację, że ta obfitość obwodnic planowanych i realizowanych doprowadza do tego, że proszę zwrócić uwagę pani redaktor, nawet politykom już nie chce się dyskutować na temat tych obwodnic. Ja pamiętam takie czasy jeszcze będąc politykiem, będąc posłem na Sejm gdzie jedna obwodnica budowana na 10 lat mówię tu o obwodnicy Nysy budziła takie emocje wśród polityków, że z pasją potrafili się spierać i dyskutować o ojcostwo nad tą obwodnicą. Pozdrawiam pana radnego Wierdaka przy okazji. Wie o, wie o czym mówię. Natomiast w tej chwili tych obwodnic buduje się tyle, albo planuje się tyle, że już po prostu nikt nie ma siły, nawet ani ochoty na to, żeby wspierać, się, kto jest autorem tych obwodnic. Bo, 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 bo na przykład ta obwodnica Olesna, bo za chwilę obwodnica Siedziny, bo mamy obwodnica Niemodlina, bo planowana jest i mam nadzieję, że ziści się wreszcie i samorządy dojdą tutaj do uzgodnień i porozumienia planowana obwodnica Brzegu, tak bardzo potrzebna w tej części województwa opolskiego, łącznie z przeprawą mostową. Obwodnica Kędzierzyna Koźla, obwodnica Praszki. Mamy też obwodnicę Lędzin, która za chwilę też będzie realizowana. A mamy również w planach dziewięć korytarzy przebiegu obwodnicy w Zawadzie. Chyba to, najwięcej, tak, tam jest najwięcej dużo, dużo, w Polsce dużo. korytarzy. I, i, I największe zainteresowanie przebiegiem tej obwodnicy. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze ludzie się interesują, w jaki sposób będzie biegła każda obwodnica, w tym obwodnica Zawady. Ta, ta wzbudza jakoś szczególnie dużo emocji. Ona wzbudza szczególnie dużo emocji, ale też to świadczy dobitnie o uczestnictwo w życiu publicznym mieszkańców tamtych, tamtego terenu. Zresztą każdego terenu na terenie województwa opolskiego natomiast tu jakoś tak szczególnie mimo tego, że mamy osiem konkretnych propozycji, ale no z drugiej strony bierzemy pod uwagę, że to zawada to jest takie Taka, no właściwie, sypialnia miasta Opola. Dużo osób wybiera tam ten teren na swoją, swoje miejsce docelowe, zamieszkania, budowy domku, wyboru jakiegoś tam domu do, do zamieszkania. No i, i ja się. Żeby temu... była cisza i spokój po prostu, a nie obwodnica. No właśnie, żeby wprost. była cisza i spokój. Tylko tak, najlepiej to by było, gdyby była cisza i spokój, żebyśmy mm, obwodnice miasta X zrobili w mieście. Y. W ten czas, byśmy się koncentrowali na tym, że miasto X jest ma ciszę i spokój, ale nie ma żadnej infrastruktury drogowej, no bo niestety jest tutaj kolizja. Ja myślę, że, że dojdzie do kompromisu, do jakiegoś uzgodnienia wspólnego m, wariantu e, takiego przebiegu obwodnicy, każdej, ja tutaj również nie, nie, ma, nie ma żadnego wyjątku, jeżeli chodzi o obwodnicę zawady, że że jeden z wariantów będzie odpowiadał, jeżeli nie wszystkim, to zdecydowanej większości, bo najbardziej boję się takiego wariantu, w którym żaden z tych dziewięciu nie będzie odpowiadał nikomu. No I wtedy jest czas, możliwość, że ta obwodnica po prostu nie powstanie? Jeżeli jeżeli nie będzie takiej powszechnej, przynajmniej, a może w większości zgody na to, żeby, żeby budować tą obwodnicę, no to trudno brać pod uwagę robienie czegoś na siłę. Ja dlatego na pewnym etapie również włączyłem się w rozmowę i... Dzisiaj mam kolejne dwie, dwa komitety, przedstawicieli dwóch środowisk zapisanych do rozmowy. Ja obiecałem sobie, obiecałem wszystkim mieszkańcom województwa polskiego, że będę wojewodą dostępnym dla każdego problemu, dla każdej sprawy. To jest sprawa ważna i ja od początku byłem proszony o spotkanie i nikomu takich spotkań nie odmawiałem. Państwo, jeżeli słyszą mnie, wiedzą o o tym, że spotkałem się chyba ze trzema czy czterema przedstawicielami różnych środowisk i rozmawiam. Rozmawiam, wysłuchuję problemów, sprzeciwów niejednokrotnie, odpowiadam na pisma w tych sprawach i dzisiaj kolejne dwa spotkania, bo ważne, żebyśmy po prostu w, w ramach konsensusu nie oddawali tych pieniędzy, mhm. bo to, to jest, to są... To A są jest środki. taka groźba? Jest taka możliwość? No, jeżeli nie dojdzie, tak jak mówię, jeżeli mhm. nie dojdzie do uzgodnienia wspólnego, jakiegoś przynajmniej takiego zdecydowaną większością przebiegu tej obwodnicy, no to trudno spodziewać się, że, że, będziemy, że będziemy tutaj realizowali tę obwodnicę wbrew Publicznemu jakiemuś przyzwoleniu na, na realizację mhm. tej obwodnicy. Dlatego ja za wszelką cenę chcę doprowadzić do takiego konsensusu, do takiej zgody. Dobrą robotę też, i tutaj oddaję tutaj tą, to zaangażowanie opolskiemu oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad. Tutaj pan dyrektor robi wszystko, żeby w ramach takich uzgodnień robić spotkania już tam na miejscu w zawadzie, w różnych miejscach i te spotkania z tego, co Wiem od pana dyrektora, będą trwały w dalszym ciągu, aby taki konsensus wspólny do budowy tej obwodnicy uzyskać, żebyśmy mogli spokojnie po przedyskutowaniu, wysłuchaniu wszystkich argumentów, rzeczywiście przystąpić do realizacji tej, tej obwodnicy. Mam taką nadzieję, bo, bo kto rozmawia, może się spodziewać tego, że jakoś dojdzie do porozumienia. Najgorzej jest, kiedy strony nie chcą rozmawiać, a tutaj takiego braku woli, przynajmniej z mojej strony, na pewno nie ma. A dzisiaj kolejne rozmowy, w których będzie uczestniczył wojewoda opolski Sławomir Kłasowski. Dziękuję bardzo za wizytę w Radio Opole. Bardzo dziękuję. Radio!